Dobry, witam serdecznie Państwa. Otwieram obrady 11. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informacje te podając, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Witam serdecznie panie i panów radnych, zarząd, witam serdecznie pana Pawła Wójcika, wicestarostę powiatu bartoszyckiego. Do rady wpłynął wniosek pana wicestarosty w sprawie zwołania obrad sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Ten proponowany porządek obrad, który jest we wniosku, jest także powtórzony w proponowanym porządku obrad, który został Wysokiej Radzie dostarczony. Odczytam go. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 11. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawach. Podpunkt A. Zmian budżetu powiatu na rok 2024. B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037 i zamknięcie obrad 11. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Czy pan starosta chciałby złożyć jakiś wniosek rozszerzający, bo tylko takie uprawnienie posiada zarząd? Jeżeli nie ma, w takim razie rozumiem, że porządek rady jest ustalony. Sprawa w kwestii związanej z porządkiem obrad tych uchwał, o które odczytałem, już została przez pana skarbnika zreferowana tuż przed rozpoczęciem obrad sesji. Czy są jeszcze jakieś pytania do treści projektów uchwał? Nie widzę, nie słyszę, ale oczywiście nim do tego przejdziemy, zapomniałem o zasadniczej rzeczy, sprawdzenie kworum. Dobrze, jeszcze jedna osoba. Dobrze. Bardzo dziękuję. Na Wysoka Rada liczy 17 osób, nie ma 3 osób. W związku z tym, jak rozumiem, Wysoka Rada może procedować i podejmować uchwały zgodnie z jej uprawnieniami. Pierwszy projekt uchwały zmian budżetu powiatu na rok 2024. Projekt uchwały numer 11/67/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 listopada 2024 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024 na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach publicznych. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 428,992,5 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. Mamy drugi punkt. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 190 450 117,46 zł. Dochody bieżące w wysokości 128 497 284,46. Dochody majątkowe w wysokości 61 952 833 zł. Pozostałą treść Wysoka Rada ma tutaj zaznaczoną zgodnie z załącznikami zawartymi w projekcie uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W takim razie, jeśli nie masz żadnych pytań, proszę o głosowanie.
głosowanie? Nie. Kręci. Kręci. Coś mamy trudność z dostępem do internetu, ale mam nadzieję, że zaraz to się ustabilizuje. To za wczesna pora. Wszystko jasne. Nawet internet o tej porze nie pracuje. Już? A jest. Kto jest za? Dobrze, bardzo dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały numer 11/68/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Jest to oczywiście konsekwencja wcześniej podjętej uchwały budżetowej. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wieloletniej prognozy na lata 2024-2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Kto jest za? Wynik jest? Jeszcze jeden. Brak głosu. Tak? Trzynaście osób, jeden. Ktoś nie głosował? Tak, tak. Pani Ulu, może pani coś sprawić, żeby. Tak? Już jest, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Zgodnie z zasadami uchwały. Nie, posiedzenia Rady Powiatu zgodnie z artykułem 15.7. Zamykam obrady 11. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.